To ostatnia, czwarta część serii, w której pokazuję, jak importować dane z plików tekstowych i z plików CSV i dlaczego import jest fajniejszy od zwykłego kopiowania i wklejania. W tej części chcę pokazać Ci, kiedy należy używać formatu tekstowego przy importowaniu danych. Tym razem mam do zaimportowania taki plik, otworzę go. To jest plik CSV, więc on zostanie otwarty w Excelu. Dane, które się w nim znajdują, powinny zostać rozdzielone na trzy kolumny: KRS, nazwa i numer rachunku bankowego. Te kolumny oddzielane są od siebie przecinkami, więc import bez problemu powinien sobie z tym poradzić. Ale zwróć uwagę, numery KRS zaczynają się od 0, natomiast numery rachunków bankowych mają po 26 cyfr. Zaraz zobaczysz, jakie to spowoduje problemy przy imporcie. Przejdę do pustego arkusza, do którego chciałbym zaimportować te dane i klikam w kartę Dane, następnie w przycisk tekstu, który znajduje się w grupie Pobierania danych zewnętrznych. Wskazuję lokalizację pliku, który chciałbym zaimportować i klikam w przycisk Import. Pojawi się kreator, w którym Excel sam rozpoznał sobie kodowanie, tym razem poprawne. Jak widać na podglądzie są polskie znaki diakrytyczne, więc w tym pierwszym kroku nie zmieniam nic, klikam dalej. W drugim kroku, jako ogranicznik, zaznaczę przecinek, ponieważ moje dane tym razem oddzielane są od siebie przecinkami. Klikam dalej i w ostatnim kroku, trzecim, Excel daje możliwość ustawienia formatu na kolumnach, które powstaną w wyniku zaimportowania tych danych, i on proponuje, aby to był format ogólny. Ja na razie ten format zostawię, kliknę przycisk Zakończ i następnie OK. I zobacz, jakie to spowodowało tutaj nieciekawe problemy. Przede wszystkim ta pierwsza kolumna KRS, numery, które znajdują się w niej, zgubiły zera. Format ogólny nie pozwoli, aby przy liczbach były wpisane zera na początku, więc te zera schował. W kolumnie z numerem rachunku bankowego stała się jeszcze bardziej nieciekawa rzecz. Excel wykrył, że te numery, które tam się znajdowały, składały się z samych cyfr. Było to 26 cyfr, więc Excel myśli, że to są jakieś ogromne liczby i zapisał je w takim zapisie wykładniczym. Mogę oczywiście wejść do formatu i komórki, użyć formatu liczbowego, którym to zmuszę Excela, aby wyświetlił wszystkie miejsca, wszystkie cyfry, które występują w liczbie, ale Excel nie obsługuje takich dużych liczb i co się z tym wiąże? Zapisał sobie tylko pierwszych 15 cyfr, a od 16 miejsca wstawił same zera, czyli tak naprawdę oszukał mnie z tymi numerami rachunków bankowych. Także przy importowaniu na tej kolumnie numer rachunku bankowego i na kolumnie KRS będę musiał ustawić format tekstowy, aby Excel nie pozmieniał mi tych danych. Spójrz, spróbuję zrobić ten import jeszcze raz. Klikam te same kroki, czyli dane. Przycisk z tekstu, wskazuję plik, który chciałbym zaimportować, klikam importuj. W pierwszym kroku zostawię te opcje, które Excel proponuje, w drugim kroku zaznaczam znowu przecinek, a w trzecim kroku zaznaczam pierwszą kolumnę w tym okienku podglądu danych i zaznaczam opcję tekst. Zaznaczę też trzecią kolumnę, czyli tę kolumnę z numerami rachunków bankowych i również dla tej kolumny powiem, aby Excel użył formatu tekstowego. Klikam w przycisk Zakończ i w przycisk OK i zwróć uwagę, co się teraz dzieje. Excel nie rusza mi tych numerów KRS i numerów rachunków bankowych. Zmusiłem go, żeby na tych danych, które zostały wrzucone do tych kolumn, ustawiony został format tekstowy, a co za tym idzie, Excel nie próbuje się domyślać, czy to są liczby małe, czy duże, czy to są daty, czy to są teksty, tylko zostawia je tak wpisane, jak były w pliku tekstowym, czy też w pliku CSV. Także w niektórych przypadkach, kiedy Excel chce ci przy imporcie zmieniać dane, powinieneś użyć formatu tekstowego, aby zabronić Excelowi robić tę czynność.